Chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć na temat motocykla Rudge Ulster z 1939 roku. Motocykle tej marki były dobrze znane w przedwojennej Polsce podczas trzeciego międzynarodowego rajdu tatrzańskiego. Stanisław Hołuj zdobył na Rudżu właśnie pierwsze miejsce. Rok później, w ostatnim rajdzie tatrzańskim, w 1938 roku, Austriak Siweis również zdobył pierwsze miejsce. Tak więc ta marka była dobrze znana w polskim świecie sportowym przedwojennej epoki. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, w 1939 roku rekord Polski na właśnie Rudżu TT replika pobito i no i chyba został do tej pory ten rekord Polski. Była to bardzo popularna wówczas w sporcie maszyna na polskich terenach. Można to stwierdzić choćby po ogłoszeniach z tamtego okresu, w których często pojawiały się właśnie tego typu maszyny. Ale co ja chciałem powiedzieć? No, wiele materiałów w internecie pojawia się na temat historii marki, jak zaczęła się, jak się wszystko powstało. Natomiast tutaj ciekawa historia jest, jak to się właśnie skończyło. I to chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Bo jest to moim zdaniem też ciekawa historia. Bardzo dobre wyniki sportowe spowodowały, że silnik Rudża stosowany był przez wielu producentów. Między innymi był to Zindab, HRD, Cotton, Acing, Imperia, Durandal, IO2, Dunelt, Newmont, Rex, Axme. W roku 1962 z motocykla pojemności 500 cm wyciągnięto 39,5 konia mechanicznego, a na metanolu 41,5 konia mechanicznego, więc naprawdę to było coś w tamtym czasie. Niestety lata 30, początek, to wielki kryzys i firma niestety nie udało się jej zachować płynności finansowej. Inwestycje w rozwój technologii, w rozwój silnika drenowały firmę, ponieważ nigdy nie był to producent masowych motocykli, więc nie odpuszczanie w jakości, odpuszczanie w rozwoju spowodowało, że firma opadła w tarapaty i na początku 1933 roku zrezygnowała w ogóle z udziału w startach, w zawodach zawodników fabrycznych. Były owszem starty, ale zawodników prywatnych czy jakichś klubów czy takich organizacji. Natomiast no, te straty pogłębiały się, a firma nadal inwestowała w drogie rozwiązania, tak jak ta czterogłowicowa głowica, która nie dość, że była czterozaworowa, to jeszcze w Ulsterze ustawiano te zawory radialnie, co jeszcze bardziej komplikowało. I tych nowinek było dużo więcej, które zdaniem firmy były istotne. Chociażby te szprychowanie kół po stronie hamulca, czyli no, tak firma wyobrażała sobie, że jej hamulce są tak dobre, że może będą wyginać te felgi. Czy też to był reklamowy chwyt. W każdym razie wiele rozwiązań było bardzo, bardzo nowatorskich w tym czasie. No, szczególnie silnik. Ale skrzynia biegów była naprawdę niezawodna i pozwalała na wygrywanie. Tym niemniej no, sytuacja była coraz gorsza i w końcu, pod koniec 1935 roku jeden z wierzycieli firmy objął udziały w niej. Tak naprawdę przejął tą firmę. Było to Gramophone Company. Firma, która miała swoje studio nagraniowe, która wchodziła w skład słynnego EMI Record Studio. Jeśli lubicie rock'n'rolla, to lata 50, 60, to było centrum właśnie rock'n'rolla. Ta firma nagrywała
wielkie gwiazdy, także motocykl przewinął się w historii tej firmy. No i firma, nowy właściciel robił wszystko, żeby tą firmę miał wszystko podnieść. Sprzedaż w 1937 roku wzrosła o 50% do 3000 sztuk, co było może mało jak na producentów masowych, ale raczej był producentem sportowych maszyn, więc produkowali tylko maszyny górnozaworowe. Największy segment rynku, maszyny dolnozaworowe, turystyczne, były produkowane przez innych producentów. Nowe modele miały już w pełni zakryte zawory. Zmieniono układ smarowania głowicy w celu poprawy jej chłodzenia. Zunifikowano części między różnymi modelami. Były tylko dwa typy bloków, silnika 250 i 500. W 1938 roku również wyprodukowano 3000 sztuk, z czego sporą część sprzedawały przez swoje kanały Gramofon Company. Więc widać, że nowy właściciel czynnie wspierał firmę Rucz. Na rok 1939 przygotowano następną nowinkę dla modelu Ulster. Czterozaworową głowicą wykonaną z aluminium, ze stopu stosowanego przez Rolls-Royce'a z oznaczeniem RR55. Jednocześnie, aby luzy zaworowe nie zmieniały się przy nagrzanym silniku, na popychacze stosowano specjalny stop RR56. Ewidentnie firma starała się doprowadzić do perfekcji czterozaworową głowicę, rozwiązanie to jednak zdominowało rynek motocyklowy dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Tych ostatnich modeli z aluminiową głowicą wyprodukowano jedynie trochę ponad 200. Sprzedaż się rozkręcała i fabryka z nadzieją spoglądała na następny 1940 rok. Niestety wybuch II wojny światowej zmienił plany. Firma Gramofon Company, zaangażowana w rozwój i produkcję radarów, była swego czasu wizytowana przez lorda Beaverbrooke, tak się chyba wymawia, szefa produkcji lotniczej Wielkiej Brytanii. Wizytując fabrykę, zauważył, że część hal zajęta jest pod produkcją motocykli. Zakazał, wstrzymał, tak powiem, tą produkcję, nakazał wszystkich pracowników, wszystkie hale, wszystkie możliwości, cały potencjał przekierować na produkcję radarów. Bo radary były wtedy najważniejsze z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Pamiętamy o bitwie o Anglię. Natomiast no, nasi lotnicy, w ogóle lotnicy, samoloty, ale niesamowitym wsparciem dla tych wszystkich działań były właśnie radary, które były jednym z podstawowych elementów obrony Wielkiej Brytanii. Tak więc w ten sposób zakończyła się produkcja motocykli Rucz. Zresztą w 1940 roku również inne firmy słynne, takie jak Brough Superior, zakończyły swoją działalność. Wojna przekreśliła plany wielu ludzi. Tym niemniej ta historia spowodowała, że zainteresowałem się tym motocyklem. Stwierdziłem, że powinien znaleźć się w mojej kolekcji właśnie ten ostatnie, że tak powiem, modele, które może pamiętają czas, kiedy wizytował w hale Lord Beaverbrooke. A poza tym jest to bardzo ładny i szybki motocykl. Ale stare motocykle to nie tylko historia, ale też i emocje, zabawa, no po prostu jazda, frajda. Tak jak w przypadku broni możemy z niej postrzelać, tak w przypadku motocykli możemy na nich pojeździć. Odpalanie motocykla, podobnie jak w części motocykli angielskich,
jest dość proste, bo tutaj również jest mechanizm ułatwiający rozruch, czyli taka tak zwana półkompresja, to co mieliśmy w Panterze. Mając tą półkompresji, opóźniając trochę zapłon, uruchamiamy paliwo. To akurat silnik jest ciepły, więc powinienem zapalić. On zapalił, ale niepotrzebnie mu gaz dałem. No i to co, te gwizdki lubione, bardziej jedziemy. No i gasimy.